film obrazował to, co sami młodzi ludzie o sobie mówili, ironiczny styl ich życia. Bohaterowie, którzy spotykają się przypadkiem, mają szansę na miłość, przynajmniej próbuje się nam wmówić, że to tak powinno być, ale zatracają się w cynicznej grze. Żadne nie chce się przed drugim przyznać do głębszego zainteresowania, tylko po prostu przez cały czas zgrywają się przed sobą, udając kogoś innego, udając brak zainteresowania, udając to, że im nie zależy i próbując osiągnąć przewagę nad partnerem w tym słownym pojedynku. Powiada się, że ten film do pewnego stopnia wyraził coś, co nazywano cywilizacją przekroju. Przekrój był wtedy najmodniejszym tygodnikiem, lansował wszelkiego typu nowinki ze świata i ci młodzi ludzie, zresztą nie tylko młodzi ludzie, czerpali stamtąd inspirację w zakresie błyskotliwych powiedzonek, żartów, wiedzę o tym, co się nosi, co modne, jak należałoby się zachowywać, ubierać, czesać i tak dalej, i tak dalej. Sporo było w tym filmie jednak lokalnego autentyzmu. Przede wszystkim pokazały się tam autentyczne postaci. Jedną z głównych ról zagrał Zbigniew Cybulski. Pojawia się Krzysztof Komeda, znany kompozytor jazzowy, który zresztą napisał muzykę do wszystkich tych trzech filmów, to znaczy Do widzenia, do jutra, Niewinny czarodzieje i Nóż w wodzie. No i oczywiście pojawia się Polański, który ze swoją bardzo charakterystyczną sylwetką, sposobem bycia, gestykulacją, wymową, był właśnie nieodzowną figurą w tego rodzaju filmach i przysparzał im szczególnego kolorytu. Pokazywano też oczywiście autentyczne wnętrza klubów i kawiarn, piwnic, takich jak Stodoła, Largaktil czy Hala Gwardii. Hala Gwardii z tej racji, że bohater jest lekarzem sportowym i bada bokserów przed walką. Co było ciekawe, to, że autorzy nie wiedzieli, jak ten film skończyć. Ale przymierzając się do różnych wariantów zakończenia, w ostatecznej konsekwencji dochodzili do wniosku, że jednak film musi się źle skończyć, że bohaterowie przez swój cynizm, przez swoje zaangażowanie w grę, przez swoją niechęć do przyznawania się do autentycznych uczuć, po prostu muszą przegrać. Jeden z wariantów tego zakończenia pokazywał bohaterkę, która opuszcza mieszkanie bohatera, przypina sobie tarczę i udaje się do szkoły. Kiedy znajduje się w swojej klasie, widzimy, że jest jedną z wielu tak samo ubranych, ucharakteryzowanych, uczesanych dziewczynek, a więc, że nie jest kimś wyjątkowym, jak mogło się nam wydawać w trakcie projekcji filmu, tylko, że to po prostu produkt typowy, standardowy. Film jednak na kolaudacji wzbudził liczne kontrowersje. W rezultacie premiera odbyła się rok później i zażądano także zmiany zakończenia. Zarzuty pod adresem tego filmu koncentrowały się wokół tego, że ci młodzi ludzie są tak beznadziejnie cyniczni, że w ten sposób lansuje się jak gdyby tego rodzaju postawy. No i film kończy się rodzajem happy endu. To znaczy, kiedy wydaje się, że gra kontynuowana jest nadal i bohaterka wychodzi, to jednak po pewnym czasie decyduje się i wraca. Widzimy właśnie takie, powiedziałbym, przebłyski autentycznego zainteresowania w tych momentach, kiedy bohaterowie tracą się z oczu. Mianowicie, kiedy
bohater, ja mówię bohatera, powinnam przedstawić ich przecież imionami. Z tym, że bohaterowie nie używają swoich prawdziwych imion. Przedstawiają się sobie dla żartu, dla zgrywy imionami Bazylii i Pelagia. Więc kiedy Bazylii wychodzi z domu i wciągają go w rozmowę koledzy, kiedy po pewnym czasie wraca, Pelagii już nie ma. I nagle wtedy, jak gdyby coś go uderza, że stracił jakąś szansę, stracił coś istotnego, coś ważnego. Wsiada na skuter i zaczyna jej szukać. Uświadamia sobie, że właściwie nie wie, jak mają znaleźć, bo nic o niej nie wie, nie zna nawet jej prawdziwego imienia. Wie tylko, że wieczorem chciała odjechać ze stacji kolejką podmiejską. Więc udaje się, szuka jej tam, pyta swojego przyjaciela, który mu zwrócił uwagę na nią w Largakilu poprzedniego wieczoru. Nikt nic nie wie. Wraca do domu zdesperowany i wtedy dostrzega, że Pelagia wróciła, siedzi na krześle przy stole i proponuje mu herbatę. I, ale cóż, nie chwyta ją w objęcia, nie wyznaje uczuć, nie daje po sobie poznać. Kładzie się na tapczanie, odwraca tyłem do dziewczyny i tylko my widzimy, że oddycha z ulgą, że Pelagia się znalazła. Ale oczywiście bohaterowie podchwytują na nowo grę i Pelagia żegna się i wychodzi. I też dopiero, kiedy schodzi ze schodów i kiedy historia wygląda na zakończoną, ponieważ Bazylii nie próbuje zdobyć jej telefonu, adresu, nie proponuje ponownego spotkania, nagle chwila zastanowienia i Pelagia decyduje się wrócić. Film pokazywał bohaterów w dość szczególny sposób. To znaczy wśród rekwizytów z epoki, wśród akcentów, które mogliśmy rozpoznać ze swoich własnych czy sąsiednich mieszkań. Bohaterowie są jak gdyby pozbawieni ciał, mimo że grają w rozbierankę. I cała rzecz jest, mimo całej, ja mówię, tej cynicznej gry, do pewnego stopnia upoetyzowana, rozgrywa się w takiej, powiedziałbym, nieco uwznoślonej sferze. Ponieważ jak opisuje te filmy Rafał Marszałek, mówi, że w tym czasie ta generacja uprawiała zaloty w stylu dżentelmeńskim. Otóż bohaterowie grają w zapałki i ceną przegranej jest oddanie jakiejś części odzieży. Najpierw przegrywa Bazylii, ale odzyskuje spodnie i koszulę, natomiast zaczyna przegrywać Pelagia. Pelagia oddaje bluzkę, oddaje spódnicę i przegrywa dalej. Wówczas staje, ma na sobie majteczki i biustonosz i podejmując wyzwanie, bez zmrużenia oka pyta, góra czy dół? Kiedy wydaje się, że Bazylii zechce wykorzystać sytuację, on rzuca jej spódnicę ze słowami Pelagio, ja jestem dżentelmenem. Jak mówię, styl ten jakoś tam obowiązywał, mimo że Bazylii, jak mówię, ten niesympatyczny Bazylii ucharakteryzowany jest na pierwszego playboya epoki. Już właśnie jego blond fryzura, jego strój, jego skuter, jego sposób bycia. Bazylii pasjonuje się jazzem w chwilach wolnych od uprawiania swojego zawodu sportowego lekarza. Gra w zespole na perkusji. No i interesuje się podrywaniem dziewcząt. I po ekranie żałośnie pęta się poprzedniczka Pelagii, Mirka, którą po prostu Bazylii traktuje lekceważąco. Ona popłakuje, Cybulski próbuje ją pocieszać bez większego rezultatu. O stosunku Bazylego do kobiet najlepiej świadczy drobny epizod z dziennikarką, którą gra Kalina Jędrusik. Ona po jego występie próbuje przeprowadzić z nim coś w rodzaju mini wywiadu i pyta, jakie ma pan plany na najbliższą przyszłość, na co on mówi, umówić się z panią.
I ona na pożegnanie wręcza mu karteczkę z telefonem, zafascynowana tą ewentualnością. Kiedy tylko dziewczyna odwróciła się, Bazylii natychmiast wyrzuca tę kartkę. Dziewczyna go nie interesuje, wydaje się być nimi znudzony. Zawsze są jakieś partnerki, które nagrywa sobie na taśmę i puszcza, potem przesłuchuje, prawda, z ironicznym uśmiechem, wysłuchuje tych dialogów czy zeznań. Dziewczyny kontaktują się z nim w ten sposób, że rzucają kamykami w okno. Że to jest jego stały obyczaj, dowiadujemy się z kolei z zeznań innej, jeszcze wcześniejszej partnerki. Finał stawia nas wobec takiej oto kwestii, że Pelagia być może nie będzie nikim wyjątkowym w życiu Bazylego, tylko będzie kolejną dziewczyną rzucającą kamyczki.